Ja się tak rozglądam, bo nie wiem, właśnie u złego byli tam, były tam krasnoludy przy bramie tamtej. Może chodziło o wybór bramy. Gdybym się nie pomylił, może by tam byli. No cóż, chyba się tego nie dowiem. A raczej nie dowiemy. Panie, posąg został dostarczony do domeny klejnocika. Twoi słudzy uciekli i szukają odpowiedniej bramy. Właśnie. Odkryłem coś ciekawego, nie wiem, może niektórzy to odkryli już wcześniej, może nie, ale tak. Wybierz wszystko! Stawiamy znak strażniczy, namierzamy go i tak jakbyśmy chcieli kierować sługami, to lewy i prawy przycisk, mysz przyciskam i proszę. Kierujemy każdym sługą, który jest właśnie na znaku strażniczym. Odkryłem przypadkowo na arenie. Nie wiem, czy to stare, czy jakaś nowość, nie wiem. No po prostu to odkryłem niedawno i byłem zaskoczony. To już ostatnie elfickie kobiety. Słyszałem je tam. Wołały mnie. Bez nich nasza starożytna rasa jest skazana na zagładę. Zamierzasz wkroczyć do siedziby zguby wiecznej nocy? Czekają tu na ciebie liczne skarby. Lecz musisz zabić władcę i jego bestię. Ponoć nazywa ją Toczkiem. Zabijanie i skarby! Wszyscy! Podoba mi się ten pomysł, panie. Dobra. Pamiętając, co się stało u złego? Wiem, że tutaj się pokaże krasnoludek z miotaczem ognia. Topór przeciwko toporowi. Mój silniejszy. Wszyscy spaleni. Przepraszam, nie wygłupiam się już. No co jest, myślałem, że to zapali bomby. A, no tak. To jest tak zwana lepsza wersja. Czyli nie rani niczego, poza wrogimi jednostkami. Czasami bycie dobrym może zaboleć. Ciekawe, czy zadziała nad niego. Nie. Logiczne. Zabieraj ten wielki piekarnik ode mnie.
brązowi! To moje! No i widzę teraz drobne trudności. Pozbyciem się w środku miotaczy ognia. Brązowi! Wybierz wszystkich! Chyba będę musiał skorzystać z czaru spowolnienia. Ale przez to, że tutaj się trochę bawiłem ogniem, no to trochę... Brązowo-czerwoni! Brązowi! Czerwoni! Chociaż w sumie... Czerwoni przecież są odporni na ogień. Ale czy na ich ogień też? No w sumie jak na ogień, na każdy ogień powinni być odporni. Brązowi! Wszyscy! Słudzy, którzy uciekli od tego posągu bogini matki, nadal szukają bramy wieży, panie. Wybierz wszystkich! Brązowi! Wszyscy! Au! No, strzeli jeszcze raz. Pal swoich pal! O nie, mój drogi. Koniec z piwem dla ciebie. No. Największe zagrożenie pozbyte się. Nie ma raczej.
O, największe zagrożenie dla sługów znikło. O wiele lepiej brzmi. Wszyscy! To moje! Na ciebie! Brązowi! Wybierz wszystkich! Przepraszam. To moje! Dobra, dobra. To je moje, to je twoje. Wiem, wiem, wiem. Idziemy. Nie, nie wiem. Jeśli dobrze to rozegram, to nie powinienem stracić tyle, ile u złego. A jeśli nie... mogę się przygotować na tą samą masakrę. O, wygląda na wszyscy! To, że prace wydobywcze osłabiły strukturę tego miejsca. Ostrożnie, panie! Nie chcemy, żebyś skończył pod toną gruzu i krasnoludzkich szczątków. No trochę mnie chyba przypiekło lub... nie wiem, cokolwiek mnie wpadnęło. Brązowi! Wybierz wszystkich! Jako, że istnieją zaufania do czerwonych, blisko bomb, wolę ich odsunąć, niż żałować. Widziałem, że nie będzie mnie śledził. I boom! No! Wy sobie jaja robicie! Wszyscy! Brązowi! Zielonieccy! Przepraszam. Wszyscy! No nie, nie mogę uwierzyć, jak mi załatwili. Ja swoich miałem ufragowanych tam z tyłu. Brązowi!
A ci bezczelnie. Wszyscy! Ich tutaj przyciągnęli. Dobra. Brązowi! Czerwoni! Wybierz wszystkich! Brązowi! Przywitać znowu ze złociejem i toczkiem. Przepraszam, musiałem mały kat zrobić. Zielonowi! I idziemy zająć się panem złociejem, jak już mówiłem przed chwilą, i panem toczkiem. To pewnie złociej. Ciekawe, ile złota by wyszło, gdyby przetopić jego zbroję? Wybierz wszystkich! No, o wiele lepsza strategia, to nie? Tutaj chyba też mam pomysł, jak tym się zająć. Robią. Chwila. Wszyscy! Wybierz wszystkich! A, myślałem, że podpali bombę. Wszyscy! Brązowi! No i po nim. Do tyłu, do tyłu! O wiele lepiej poszło niż u złego. Czemu na to wcześniej nie wpadłem?
Mnie umie się stracę. Wszyscy! O, tu chcecie tylko jednego. Brązowy! I to zielonego. No, jeszcze raz. Zobaczymy jak walnie. Co to, komar? No, chyba jakiś komar. Masz komarze. Zobacz, panie, ile złej energii! Brązowi! Wybierz wszystkich! Jego zbroje się podnosiły jako złoto. Jakim ciekawy boss. Skarby złocieja. Myślę, że powinieneś przygarnąć to złoto. Gdyby zabrakło elfickich kobiet, Tarasa z pewnością by wyginęła. Koniec elfów? Ach, spokojnie. Jesteśmy ostatnimi elfami. Nie pozwól, by ten świat zapomniał o pięknie naszej rasy. Mistrzu! To miejsce zaraz obróci się w perzynę! Albo złoto, albo elfy! No niestety, jako że chcę utrzymać 0% spatrzenia, brązowy. Elfki muszą ratować. Miejmy nadzieję, że warto było zostawić dla nich to cudowne złoto. A teraz uciekaj, panie mój! Wszyscy! No. Ale sam się sobie dziwię, że podczas grania złego nie wpadłem na tą strategię. Tylko jeden stracony, a tam straciłem prawie wszystkich. Brązowi! Czy ja... O rany boskie. No na serio. Mogliby sobie darować. Wszyscy! Szkoda, że nie mam całej drużyny toporków. Znaczy, pewnie mają toporki, ale właśnie chodzi mi o takie właśnie obusieczne. Brązowi! Panie, wracaj do wieży. Mam wieści od naszych sługów z domeny Klejnocika. A te elfy coś powiedzą? Nic? Na 100%? Dobra. Zero procent, 0%. No i... Trzeba wrócić do wieży.
Słudzy znaleźli odległą bramę, panie. Jeśli się nie mylę, położona jest na pustyni Ruboriańskiej. Awe! Nieprzenikniony! No. I to by było na tyle. Wielki i potężny suwerenie! Komentujcie, subskrybujcie i widzimy się... Zabójco złodzieja i tłukący toczka! I widzimy się w... Miłośniku elfów! I widzimy się w kampanii złego, ponownie. Ja będę przechodził pustynię ruboriańską. Mistrzu broni z arka! A później dobrego. Więc do zobaczenia za chwilę.